Witam Was ponownie w kolejnym materiale w formie takiego poradnika. Praktyczne informacje na temat nawadniania, jak skutecznie i prawidłowo się nawadniać. Nagrywam ten film, ponieważ chcę tylko powiedzieć niejako tak na marginesie, że zdecydowana większość treści, które obserwuję poświęconych tematyce fitness, treningom, dietetyce, odżywianiu, to niestety bardzo często są miksy, zlepki informacji prawdziwych i fałszywych. Nieraz to są same, niekoniecznie dobre informacje, które są powielane przez influencer, kopiuje innego influencera, nie weryfikując informacji, autor powiela po autorze i niestety utrwalają pewne bzdurne, nieprawdziwe, nieraz szkodliwe przekonania. Więc postaram się zwięźle krótko i na temat przejść do tego, jak właśnie prawidłowo się nawodnić. Zacznijmy od tego, że nasze ciało to w większości woda. Około 60% masy dorosłego człowieka stanowi właśnie woda. W przypadku dzieci czy noworodków jest to jeszcze więcej, ponieważ jest to 70, a nawet ponad 80%. Z wiekiem, w miarę jak się starzejemy, głównie w wyniku spadku zawartości tkanki mięśniowej, która się cechuje wysokim stopniem uwodnienia, ponieważ mięśnie to nie tylko białka mięśniowe, białka kurczliwe, tak jak miozyna czy aktyna, ale to jest przede wszystkim woda. Woda. Więc tracimy tą wodę. Woda jest niezbędna do życia, ponieważ podam tylko jedną informację, jest to środowisko wszelkich naszych przemian anabolicznych, katabolicznych, czyli naszego metabolizmu. Bez niej praktycznie nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie poruszać się, myśleć, widzieć, słyszeć i tak dalej. To jest środowisko życia. Teraz przy wodzie. Jak do tego podejść, jeśli chodzi o nawadnianie? Spotkałem się z taką właśnie rekomendacją i sam patrząc na to, ile piję, ile codziennie spożywam płynów, to zalecane spożycie to jest około 30 ml, co piszę tu tutaj, na kilogram masy ciała. Na kilogram masy ciała. Dla niektórych to będzie idealna ilość. Natomiast dla innych może być to za dużo, a dla niektórych za mało. Jesteśmy zróżnicowani i chociażby wynika to z naszej aktywności, większa aktywność, większa potliwość, ilość, jeśli ktoś chodzi jeszcze na przykład na saunę, jak ja chodzę, staram się po treningu chociaż na 5-10 minut, nie mam ostatnio czasu na dłuższe sesje, ale dodatkowo się wypacam i niektóre będą osoby potrzebowały mniej, niektóre będą potrzebowały więcej. Natomiast to jest taka referencyjna, taki punkt, wartość, taki punkt odniesienia, od którego możecie zacząć. Woda, jaka to powinna być woda przede wszystkim? No, powiem tylko tyle, jak najczystsza, z jak najlepszego źródła. Najlepiej, żeby to nie była woda z plastików. Ja często piję zwykłą właśnie wodę wodociągową, przefiltrowaną przez dzbanek. Nawet jeśli tracę tam część pierwiastków, uzupełniam je, o czym zaraz powiem. Właśnie w temacie tutaj elektrolitów czy wysiłku fizycznego oraz postu. Więc to jest ta podstawa, to jest ta baza. Od razu powiem, że sama woda, wbrew temu co się mówi, nawet niektórzy ludzie w świecie fitness mówią, trenerzy, ile pijesz wody? Tak jakby samo picie wody było już super, super rozwiązaniem załatwiającym sprawę. Otóż nie wiem, czy zdają sobie oni z tego sprawę, że woda jest płynem, jest napojem hipotonicznym. Co to oznacza? Prosiły mnie niektóre osoby, abym zaczął tłumaczyć, wyjaśniać i definiować terminy, które stosuję, których używam, więc od razu powiem, czym jest hipotoniczność. Hipotoniczność płynu, który spożywamy w odniesieniu do naszego ciała, to będzie oznaczało tyle, że woda sama, na przykład woda średnio zmineralizowana, ma mniejsze stężenie, czyli mniejszą zawartość substancji
osmotycznie czynnych elektrolitów w litrze niż płynie naszego ustroju. Przede wszystkim mam tu na myśli nasze osocze, które jest niczym innym jak w większości właśnie zbudowanym, jest płynną frakcją krwi. Płynną frakcją krwi, której głównym składnikiem jest woda. Czym są w takim razie substancje osmotycznie czynne? Są to substancje, które będą wykazywały aktywność w roztworach wodnych. W tym przypadku właśnie w wodzie, więc w roztworze wodnym. Aktywność taką, że będą wywierały efekty na inne składniki oraz na samą wodę. Będą się przyciągały właśnie, bądź odpychały, w zależności od ładunków, ponieważ one są tak naprawdę w większości elektrolitami, czyli związkami, prostymi związkami tutaj chemicznymi, które są obdarzone ładunkiem dodatnim bądź ujemnym. Jak pewnie pamiętacie z fizyki, albo z chemii, albo z biologii, ładunki przeciwne tutaj się będą przyciągały, dodatnie odpychały. Tak to też się dzieje. Natomiast w roztworze wodnym elektrolity to są składniki soli, które się rozpuściły. Rozpuściły się i w formie zjonizowanej krążą sobie po prostu pływają w tych roztworach. Teraz, czym jest osmoza, bo mówimy o tym ciśnieniu osmotycznym. Osmoza jest niczym innym jak przepływem, czyli przemieszczaniem się rozpuszczalnika, w tym przypadku wody, z jednego roztworu, który ma wyższe stężenie, do roztworu, który ma niższe. Jest to przepływ, który osmoza, czyli jeszcze raz, żebyśmy dobrze zrozumieli. Mamy dwa roztwory. Jeden, które są połączone, powiedzmy, otworkami, przez które jest w stanie przepływać woda. W jednym jest wyższe stężenie substancji, na przykład jest szklanka soli rozpuszczona, a w drugim jest tylko łyżeczka. I woda będzie przepływała od tego, gdzie jest mniej tych substancji, mniej tej soli, gdzie była tylko ta łyżeczka rozpuszczona, tam, gdzie jest jej więcej, gdzie była ta szklanka, po to, żeby ją rozcieńczyć, wyrównać to stężenie. Prawda? Gdyby przepływała w odwrotnym kierunku, czyli tam, gdzie jest dużo tej soli, do tego, gdzie jest małej, gdzie jest mało, gdzie jest tylko łyżeczka, to doszłoby jeszcze bardziej do nasilenia, zwiększenia tej różnicy stężenia. Natomiast tutaj ten mechanizm jest bardzo ważny właśnie z punktu widzenia funkcjonowania naszych komórek, ponieważ dzięki przepływowi wody nasze komórki nie pękają, bo mają zbyt wysokie ciśnienie, ani też nie wysychają. Jest to wszystko w równowadze, jest to właśnie wzajemna zależność między wodą a elektrolitami. Kolejnym ważnym elementem, składnikiem naszej diety, naszego jedzenia, pożywienia są warzywa i owoce. Celowo napisane w tej kolejności, ponieważ uważam, że warzyw powinniśmy zjadać więcej niż owoców. Chociażby z tego powodu, że mają mniej cukrów. Mniej cukrów i te cukry powinny się kontrolować, ich spożycie powinno być kontrolowane. Oprócz wody, która jest ich, tak jak na przykład ogórki czy arbuzy mają ponad 90% wody, melony też wysoka zawartość, zawierają witaminy, różne fitochemikalia, czyli związki z kategorii właśnie przeciwutleniaczy, flawonoidów na przykład i witaminy różne i minerały i właśnie zawierają też elektrolity. Przede wszystkim mają dużo potasu. Warzywa, zwłaszcza te zielone, również owoce są bogactwem potasu. Mają znacznie mniej sodu, niską zawartość sodu, ale to jest główne nasze źródło diety, jeśli chodzi o potas. Teraz przejdźmy do tych elektrolitów, czyli tak jak wspomniałem, elektrolity to są obdarzone ładunkiem dodatnim bądź ujemnym. Jony, kationy bądź aniony, czyli kationy dodatni ładunek, aniony ujemny, substancje mineralne, pierwiastki, które się rozpuszczają w wodzie. W soku wyciśniętym z jabłek,
w naszym osoczu, w naszej krwi, w naszych komórkach, w płynie śródmiąższowym, zwanym też płynem śródtkankowym, czyli tym na zewnątrz komórek, pomiędzy komórkami, występują elektrolity. Właśnie elektrolity. I to są takie, czym one są w praktyce. To jest przede wszystkim sód, to jest potas, to jest chlor, ujemny, obdarzony ujemnym ładunkiem, czyli anion chlorkowy. To jest również magnez, to jest również potas. Do tego dochodzi dwuwęglan, anion dwuwęglanowy i fosforanowy, też obdarzony właśnie ujemnym. I wzajemne interakcje pozwalają na odpowiedni bilans. Plus oczywiście są hormony, w to wchodzą, ale patrząc tylko na wodę i elektrolity, odpowiedni balans płynów, odpowiednie stężenie pierwiastków, przewodzenie impulsów nerwowych, skurcze mięśni, działanie układu nerwowego, to warunkuje właśnie, czy zachodzenie innych reakcji, aktywność enzymów, to jest regulowane i warunkowane przez odpowiednie nawodnienie i stężenie elektrolitów. pH, jeśli nie powiedziałem właśnie pH naszego organizmu, buforowanie środowiska kwasowo-zasadowego. Teraz przejdźmy tylko do takich dwóch zagadnień, jakimi jest nawadnianie podczas wysiłku fizycznego i w trakcie postów. Jak wspomniałem, woda jest napojem hipotonicznym. W trakcie wykonywania wysiłku fizycznego, w zależności od stopnia naszego wytrenowania, jesteśmy w stanie tracić od 1 do nawet w skrajnych przypadkach 3 litrów na godzinę. Wyobraźcie sobie to. To jest średnio taka butelka właśnie, którą ja wypijam wody. Albo 2 u wybitnych sportowców. Na przykład podejrzewam, że chodzi tu o kolarzy, o jakichś biegaczy wysokiej klasy długodystansowych, takich maratończycy na przykład. Tracimy takie ilości wody, a wody nie możemy gromadzić, słuchajcie, na zapas, tak jak to ma miejsce w przypadku glikogenu mięśniowego czy wątrobowego. Czy też ma to miejsce, tak jak to jest tkanka tłuszczowa, na przykład podskórna, która jest rezerwuarem energii. Tylko że problem jest taki, że nie tracimy tylko samej wody. Wraz z tą wodą, wraz z potem ubywa nam elektrolitów, przede wszystkim sodu, którego na 1 litr możemy tracić od 1 do 4 gramów samego sodu. Od 1 do 4 gramów na 1 litr właśnie potu straconego na godzinę, na przykład. Są to duże straty, które będą negatywnie wpływały na naszą wydolność, nasilały katabolizm mięśni, białek mięśniowych i wydłużały regenerację. I z tych powodów, 3, które wymieniłem, należy bezwzględnie do napoju treningowego, nie samej wody, weź kup butelkę wody, idź na trening, bo tak ktoś ci kazał, tylko należy dodać soli. I to tutaj praktyczna informacja, bo to miał być poradnik. Jaką ilość tej soli dodać? Przede wszystkim jaka sól nierafinowana powinna być. Nieoczyszczona, naturalna, tak jak jest wykopana taką sól. I moja rekomendacja, 0,5 łyżeczki do herbaty, czyli 0,5 tej małej łyżeczki, to będzie około 2,5 gramów, 3 gramów właśnie soli na litr sobie wsypać. Jako eksperyment, ktoś stwierdzi, że potrzebuje trochę więcej, ktoś stwierdzi, że potrzebuje trochę mniej. Natomiast to należy bezwzględnie dodawać. Potas można również dodać. To w dużej mierze będzie uwarunkowane tym, czy dieta takiej osoby, dieta osoby ćwiczącej, dostarcza odpowiednią podaż potasu, jaka jest zalecana na dzień. A jest to 3,5 do 5 gramów na dobę potasu. I to jest niezbędne minimum, jakie powinno się stosować. Przede wszystkim właśnie sól.
dodatkowo, aby zwiększyć szybkość wchłaniania w jelitach takiego napoju, można dodać glukozy albo maltodekstryny bądź innych polimerów tego cukru prostego. Nie zalecałbym tutaj stosowania, to chociaż byłoby to najtańsze z punktu właśnie, jeśli kryterium byłaby tu ekonomia, zwykły cukier stołowy, właśnie sacharoza, cukier buraczany czy tam trzcinowy, ponieważ zawiera jednak około 50% fruktozy, która nie jest tak, która jest głównie metabolizowana przez wątrobę, a nam potrzeba glukozy dla mięśni, zwłaszcza w długotrwałych wysiłkach, poprawia ona właśnie wydolność. I taki dodatek 6%, czyli 6 gramów na 100 gramów napoju, zwiększa szybkość wchłaniania w jelitach tego napoju, takiej właśnie wody. Więc nie stosować samej wody. Co do picia, nie należy na pewno pić tego w dużych ilościach, rzadko, tylko podczas treningu należy wypijać właśnie małą ilość, a częściej, mniej a częściej, kilka łyków co 5-10 minut w trakcie przerwy, właśnie między na przykład seriami czy biegu ciągłego popić. Jest to dużo mniejsze obciążenie dla naszego przewodu pokarmowego, dla jelit, lepiej się to przyswaja. Więc takie są rekomendacje, jeśli chodzi o właśnie wysiłek właśnie fizyczny. Czyli te pół łyżeczki na litr soli dodać. I eksperymentować. Czasem możecie więcej, czasem ktoś będzie potrzebował mniej. Powiem Wam tylko jeszcze dodatkowo, ponieważ no nie da się nawadniać na zapas, ale sól dodana do wody na jakieś 30-40 minut przed treningiem jest bardzo fajnym, najtańszą taką przedtreningówką, jaką możecie zastosować, ponieważ ma działanie, wbrew temu co się mówi, rozszerzające naczynia i poprawiające przepływ krwi. Więc to jest, zwłaszcza w treningu siłowym, ale też nie tylko, bardzo pożądany efekt, który możecie uzyskać poprzez dodatek soli, właśnie dodawanie soli do napoju. Teraz przejdźmy do mojej, chciałem powiedzieć pięty achillesowej, ale nie, do mojego ulubionego tematu, czyli postów. Jeszcze raz będę tutaj jak mantrę powtarzał. Nie róbcie, nawet nie rozważajcie robienia postów bez dodatku tych elektrolitów. Z jakiego powodu? Przede wszystkim picie hipotonicznego, czyli napoju, jakim jest woda, zwiększa wydzielanie sodu z organizmu. Powoduje to szereg komplikacji, szereg problemów i obciążenie. Niepotrzebny stres dla naszego organizmu. Między innymi powoduje ubytek innych minerałów, takich jak wapń i magnez, a także potas z kości, po to, żeby wyrównywać poziom w osoczu i w komórkach. Im dłuższy jest post, tym skutki, zgubne skutki braku dodatku soli, braku stosowania soli do wody, do napoju, gdzie się pości, są jeszcze bardziej dotkliwe. Jest to irracjonalne, pozbawione w ogóle wiedzy i jakiegokolwiek umocowania w naszej fizjologii i powinno być może nie ścigane z urzędu, ale wszędzie to nagłaśniane i sprostowywane, ponieważ są środowiska, które na lewo i prawo promują i zalecają poszczenie bez dodatku elektrolitów. Tak, także tutaj te ilości po prostu, one powinny dostarczyć, zaopatrzyć nasze ciało w dobowe zapotrzebowanie na te składniki. Sód tutaj jest bardziej labilny, jest większa rozpiętość, jeśli chodzi o jego zawartość, bo dla jednej osoby mogą to być 4 gramy jonów sodu, kationów, dla kogoś innego może 8 albo 10, jeśli jest dużo, bardzo aktywny, dużo się poci. Natomiast potas na dobę. Natomiast potas to tutaj, tak jak mówiłem, od 3,5 do 5 gramów na dobę. Wypijane. Nie stosujcie tego w tabletkach, zwłaszcza potasu, bo no, sodu jeszcze nie widziałem, oprócz jakichś tam musujących tabletek, czy jako dodatek w bardzo, bardzo powiedzmy kosmetycznych, takich no już niewielkich ilościach jakichś suplementów. Natomiast potas, nie stosujcie go w kapsułkach, nie stosujcie w tabletkach, w
forma proszku rozpuszczana w wodzie. I inne minerały, które warto podczas postu dodawać, jak pewnie już wiecie, to jest magnez, to jest bor, może być też wapń. Jeśli ktoś na przykład nie je nabiału z jakichś powodów, który jest mimo wszystko żółte sery, nabiał, który się oczywiście zalicza do nabiału, które się zaliczają do nabiału, to jest cały czas najlepsze i najbogatsze źródło wapnia w naszej diecie. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, jakichś pożytecznych i nowych informacji. Jeśli materiał Wam się podobał, udostępniajcie, dzielcie się ze znajomymi, żeby poprawili swoją wydolność, dbali właśnie o efekty sportowe i również o zdrowie poprzez stosowanie minerałów do wody i prawidłowe nawadnianie. Jak zwykle czekam na Wasze pytania, na które chętnie, z wielką chęcią odpowiem. No i tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć.